Pierwszy list do Koryntian 11:26. Albowiem ilekroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek będziecie pić, śmierć pańską opowiadać będziecie, aż przyjdzie. Pamiątka, którą Chrystus nam zostawił. Ustanowienie wieczerzy pańskiej musi być uważane przez każdego duchowego człowieka za szczególnie wzruszający dowód pańskiej łaskawej opieki i troskliwej miłości dla jego Kościoła. Od czasu jej ustanowienia aż do obecnej godziny była ona stałym, choć milczącym świadkiem prawdy, którą wróg starał się zniszczyć i odłożyć na bok. Że odkupienie jest faktem dokonanym, z którego może korzystać najsłabszy wierzący w Jezusa. Wieki upłynęły od czasu, gdy Pan Jezus ustanowił chleb i kubek. Pomimo wszystkich herezji, wszystkich schizm, wszystkich kontrowersji i sporów, ta najbardziej wyrazista instytucja była przestrzegana przez świętych Bożych w każdym wieku. Prawda, że nieprzyjacielowi udało się w znacznej części wyznawanego, wyznaniowego kościoła owinąć ją w całą ciemnych przesądów i zabobonów. Jednak nadal przemawia ona do każdego duchowego umysłu tą samą głęboką i cenną prawdą. Pokazuje ona śmierć Pana, aż On przyjdzie. Ciało zostało złamane, krew została przelana raz, nie będzie już więcej powtarzana, a łamanie chleba jest tylko pamiątką tej wyzwalającej prawdy. Ciało zostało złamane, krew została przelana raz na zawsze dokonana, ofiara nie będzie już więcej powtarzana. A łamanie chleba jako cień rzeczy przeszłej jest pamiątką tej wyzwalającej prawdy. Z jakim głębokim zainteresowaniem i wdzięcznością wierzący powinien rozważać chleb i kubek? Jest tam przedstawiona najcenniejsza i najchwalebniejsza prawda, łaska panująca, odkupienie zakończone, grzech zgładzony, wieczna sprawiedliwość prowadzona, odeszło żądło śmierci, wieczna chwała zapewniona, łaska i chwała objawiona jako wolny dar Boży oraz jedność jednego ciała. Cóż to za uczta? Przenosi ona duszę w przeszłość i pokazuje nam samego Mistrza, który tej samej nocy, kiedy został zdradzony, zasiadł przy stole wieczerzy i tam ustanowił ucztę, która od tej pamiętnej nocy aż do świtu poranka powinna prowadzić każde wierzące serce jednocześnie wstecz do krzyża i naprzód do chwały. Albowiem ilekroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek, będziecie pić śmierć pańską, opowiadać będziecie, aż przyjdzie. Pierwszy list do Koryntian 11:26. Według tłumaczenia Biblii Brzeskiej.